że dzięki podcastom zamiłowanie do dzielenia się doświadczeniem daje niesamowitą frajdę, niesamowitą możliwość doświadczania wielu ciekawych rzeczy, ale też uczy pokory, uczy konsekwencji i dyscypliny, która nigdy jakoś u mnie nie była mocną stroną. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a ty słuchać będziesz 248 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Kolejny odcinek solowy, trochę o książkach, trochę o konferencjach i trochę o podcastach w innej, co prawda, kolejności, ale zanim przejdę do sedna dzisiejszego odcinka, to przypomnę, że w odcinku 247 mówiłem o tym, jak dobrze poradzić sobie ze zmianą, więc jeśli zmiana chodzi ci po głowie, czeka na ciebie, masz z tym jakiś problem, chcesz trochę więcej się o tym dowiedzieć, to zapraszam do wysłuchania odcinka 247. Dzisiaj piątek, 29 września. Jeśli słuchasz tego odcinka właśnie teraz, właśnie dzisiaj, właśnie tego dnia, to wiedz, że jutro o godzinie 8:30 rozpoczyna się rejestracja do konferencji Prycaster, Międzynarodowy Dzień Podcastów 2023 w Poznaniu, ale o tym za chwilkę, bo chcę powiedzieć o trzech rzeczach, a konferencja jest jedną z trzech. Chyba wymienię ją w kolejności drugiej. Zacznę w takim razie od podcastów, bo od tego się wszystko zaczęło, o czym pewnie mogłeś czy mogłaś trochę posłuchać właśnie w ostatnim odcinku 247, kiedy mówiłem o zmianie, dużo też w oparciu o swoją zmianę, o swoje własne doświadczenia. Najpierw słuchanie, później pomysł na własny podcast, a w konsekwencji własne podcasty. Pierwszy podcast to właśnie ten, Rozwój Osobisty dla Każdego, który wystartował w styczniu 2019 roku, więc już w styczniu 2024 będzie obchodził 5 lat i tutaj coś chodzi mi po głowie, ponieważ niedobry jestem w rocznicę, a piąta rocznica podcastu to już jest chyba taka, której nie warto przegapić, więc na pewno coś będzie się działo prawdopodobnie w Poznaniu, ale o tym trochę więcej trochę później, mamy jeszcze trochę czasu. Tutaj chcę powiedzieć przy okazji podcastów, że dzięki podcastom zamiłowanie do dzielenia się doświadczeniem daje niesamowitą frajdę, niesamowitą możliwość doświadczania wielu ciekawych rzeczy, ale też uczy pokory, uczy konsekwencji i dyscypliny, która nigdy jakoś u mnie nie była mocną stroną. Mówię i konsekwencja i dyscyplina nie były moimi mocnymi stronami. Podoba mi się za to pojęcie self-discipline, z angielskiego oczywiście. Natomiast u nas dyscyplina nie kojarzy się zbyt dobrze, a nie jest zła, tak bym powiedział. U nas dyscyplina to raczej kara, dyscyplina to raczej rozmowa dyscyplinująca, to raczej zwrócenie uwagi, naprostowanie czegoś, a self-discipline to po prostu praca nad własnym charakterem, praca nad pewnymi rzeczami, które, no właśnie, tak jak w przypadku podcastu, pokazuje się ten podcast, jego odcinki pokazują się od blisko 5 lat, od 248 tygodni, co tydzień w piątek. I to jest właśnie self-discipline. Wytrwanie w projekcie kilka lat, publikowanie co tydzień nowego odcinka podcastu, to dla mnie wyczyn nadal trudny do opisania. Od podcastów się zaczęło, a one doprowadziły do tego, że stałem się nie tylko lepszym menadżerem swojej pracy, pracy na etacie, cały czas pracuję na etacie, ale też jestem trenerem prowadzącym i współprowadzącym szkolenia. Mało tego, dzięki oswojeniu się z wystąpieniami w podcaście, no bo podcast to pewnego rodzaju wystąpienie publiczne, co prawda bez publiczności, ale gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć właśnie tę wiedzę czy uwagę na to, że słuchają tego ludzie zupełnie tak, jakby słuchali tego na jakimś wystąpieniu. Więc obyłem się, można powiedzieć, trochę z występowaniem publicznym, między innymi dzięki podcastom. Nie wiem, czy mogę powiedzieć o sobie mówca motywacyjny, to ma niekoniecznie dobre konotacje w wielu kręgach, no ale myślę, że jest w tym nie tylko inspiracja, ale też dawka narzędzi, które mogą pomóc w realizacji postanowień albo realizacji celów, czy mogą nawet pomóc w ustalaniu takich celów, więc mogę powiedzieć o sobie, że jestem mówcą, może nie do końca motywacyjnym, ale na pewno dostarczającym inspiracji, ale też narzędzi w oparciu o własne doświadczenia, między innymi.
Bycie trenerem i mówcą jest bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem, ale też możliwością do kontynuowania rozwoju. Za każdym razem, kiedy przygotowuję się do nowych warsztatów, do nowego szkolenia, czy właśnie do wystąpienia, zawsze czegoś nowego się nauczę, zawsze jakiś obszar wiedzy utrwalę. To jest jakby najlepsza metoda uczenia siebie, uczenia innych. Już kilka razy pewnie o tym mówiłem. Ale te doświadczenia są także okazją do zarabiania dodatkowych pieniędzy. Nie ma co się tutaj ani wstydzić, ani oszukiwać. Tak po prostu jest. Nie robi się tego zwyczajnie za darmo. Być może na początku, być może w ramach szkolenia, treningu tak właśnie było. Ale gdyby nie podcasty, nic takiego by się nie odbyło. Ani ja nie rozwinąłbym się w tym kierunku, ani nie dałbym możliwości dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi, w tym wypadku zarówno słuchaczami tego podcastu, bardzo ci dziękuję za to, że tu jesteś, ale właśnie też tym, którzy przychodzą na sale szkoleniowe, tym firmom, które zgłaszają się do mnie w sprawie szkoleń, w sprawie warsztatów, webinarów, ale też właśnie tych wspomnianych już wystąpień publicznych. Drugim punktem, o którym chcę ci dzisiaj powiedzieć, są konferencje i nie tylko chodzi mi o wszelakie konferencje, o konferencje, w których brałem udział zarówno jako uczestnik doświadczający czy przyjmujący doświadczenie tych, którzy na tych konferencjach występowali, ale także jako występujący na konferencjach, ale także właśnie jako współorganizator jednej z konferencji. Bo w trakcie tworzenia podcastów naturalną konsekwencją było poznanie, ale też i zaprzyjaźnienie się z innymi twórcami i zawiązanie z nimi różnych inicjatyw. Jedną z nich była zawieszona całkiem niedawno inicjatywa Najlepsze Polskie Podcasty, w której co tydzień wysyłaliśmy newsletter z polskimi podcastami, rekomendacjami polskich podcastów, czy też podcastów polskich twórców, szczególnie takich niszowych, którzy, wiem dobrze z doświadczenia, mają problem z dotarciem do szerokiej rzeszy słuchaczy. To była jedna z inicjatyw, tych inicjatyw było więcej, ale jedna, która cały czas jest aktywna, którą cały czas gdzieś pielęgnujemy. Jest nią konferencja, póki co cały czas największa w Polsce konferencja podcastowa. Nazywamy ją Pyrcaster, bo początkowo wszyscy twórcy tej konferencji pochodzili, czy może nie tyle pochodzili, co mieszkali wtedy w Poznaniu i okolicach. Nazwa została, ale uczestnicy i współorganizatorzy niekoniecznie są tylko z Poznania. To nie ma takiego znaczenia. Ale sama konferencja odbywa się w Poznaniu, jak wspomniałem na początku. Odbędzie się, jeśli słuchasz w piątek 29 września 2023 roku, to odbędzie się właśnie jutro w Poznaniu, w Concordia Design. Zapraszamy, bilety są jeszcze dostępne na stronie pyrcaster.pl. Link do biletów oczywiście umieszczę w opisie tego odcinka podcastu, więc jeśli słuchasz na Spotify czy Apple Podcasty, gdziekolwiek, zobacz opis i tam powinny być nawet być może klikalne linki. Ale oprócz linku do strony, gdzie można szybko kliknąć, dodam też kod rabatowy na ostatnią chwilę, tak aby móc skorzystać, jeśli ktoś nosi się jeszcze z takim zamiarem. Zawsze możemy krzesełka dostawić, więc na pewno gorąco zapraszamy. Tam nie tylko będą prelekcje o wyższym poziomie podcastingu, bo taki motyw przewodni w tym roku sobie założyliśmy, ale też będzie możliwość spotkać się z kapitalnymi ludźmi, będzie możliwość, jeśli ktoś chce, nagrać z nimi podcast, bo wiem, że tak będzie się działo w trakcie konferencji. Będą również nagrywane podcasty przez naszych gości, naszych uczestników. Już zostało mi to zgłoszone. Ale uwaga, będą też nagrody do wygrania, w tym książkowe, również książka, o której powiem już za chwilę. Ale krótko reasumując, gdyby nie podcasty, nie byłoby wielu ciekawych rzeczy, między innymi nie byłoby konferencji Pyrcaster, która 30 września w sobotę od 8.30 rozpoczyna się rejestracja, a właściwa konferencja rozpoczyna się o godzinie 9.00. Mamy 10 prelekcji, wszystko jest na stronie pyrcaster.pl. Ja teraz ci tylko mogę powiedzieć, kto mniej więcej będzie i jakie mniej więcej będą tematy, tak żeby albo rozbudzić ciekawość, albo rozwiać wątpliwości. Jak wspomniałem, o 8.30 rozpoczyna się rejestracja, ale już od tej 8.30 rozpocznie się również networking z aromatem, czy też z aromatyczną kawą, która będzie czekała na naszych gości, na naszych prelegentów. O 9.00 przywitamy wszystkich, rozpoczniemy już właściwą konferencję, a na samej konferencji, czy w trakcie konferencji prelekcje będą dotyczyły automatyzacji, będą dotyczyły maszyny kontentu, dźwięków i sceny reporterskiej. To bardzo ciekawe wystąpienie, sam na nie bardzo gorąco czekam.
będzie można też usłyszeć o tym, dlaczego podcasty nie generują leadów, ale za to świetnie sprzedają. Będzie można posłuchać o wyróżnianiu się, czyli tutaj o osobowości podcastu w praktyce. To też ciekawe wystąpienie. Tutaj kolega, profesjonalny lektor opowie o chrząszcz nie tylko w trzcinie, czyli wartość głosu w tworzeniu podcastu. Jestem tym żywo zainteresowany. Znam Krzysztofa i wierzę, że to będzie niesamowita wartość, to jego wystąpienie, bo wierzę w to, że tworząc podcasty warto również zwracać uwagę na jakość samego audio w kontekście jakości audio, ale również właśnie dykcji, tonu, tempa, energii, tego, aby dobrze się po prostu słuchało. Więc to będzie ciekawe wystąpienie, tego jestem pewien. Tego w Polsce jest za mało, czyli jak wyróżnić swój podcast, tak, to myślę, że ciągle żywy temat i zawsze warto o tym posłuchać, tym bardziej, że będzie dużo o praktykach zza oceanu, to już tak zdradzam zakulisowo. Kolejne wystąpienie, też bardzo ciekawe. Monika opowie o tym, że nie zawsze chodzi o hajs, czyli o społecznym wymiarze podcastowania. Dużo jest takich podcastów, cieszy mnie, że one są i właśnie o tym też posłuchamy. Kolejna prelekcja będzie dotyczyła tego, czy AI, czyli sztuczna inteligencja, zastąpi podcasterów. Tu znak zapytania. Myślę, że to pytanie retoryczne, ale chętnie posłucham, jakie tutaj tezy są postawione, czy będą postawione przez kolegę Karola. I ostatnia, ale nie najmniej przecież ważna prelekcja, to prelekcja jak mówić, żeby słuchali, czyli trzy warstwy dobrego podcastu. I ja jestem osobiście bardzo ciekaw tych trzech warstw, bo jak to Shrek powiedział, ogry mają warstwy, czyli są jak cebula, więc podcasty w związku z tym prawdopodobnie też są jak cebula. Ostatnie wystąpienie, ale nie koniec konferencji, bo później będzie jeszcze panel z nagrodami, o których wspominałem. Tu już panel będzie prowadzony przez organizatorów, czyli również z moim udziałem. I w okolicach 17 będziemy kończyli konferencję, ale to znowu nie jest jeszcze koniec, bo później będzie tak zwane after party, czyli będzie można spotkać się już poza gmachem Concordia, porozmawiać w tak zwanych kuluarach, napić się być może jakiegoś piwa, zjeść jakąś przekąskę i dalej kontynuować networking, tak aby nasza społeczność twórców podcastowych była ze sobą w stałym kontakcie, tak to można powiedzieć. A prelegentami są w tym roku Krzysztof Kołacz, Jędrzej Paulus, koleżanki z Torby Reportera i podcastera Łukasz Kosuniak, Angelika Chimkowska, Krzysztof Buratyński, Michał Kasprzyk, Monika Adamska, Karol Stryja i Łukasz Chorodowicz, więc naprawdę gorąco zapraszamy. Pyrcaster.pl, bilety są jeszcze do nabycia, a jeśli chcesz otrzymać swój bilet ze zniżką, to w opisie tego odcinka podcastu będzie i link, i zniżka. Wspomnę tylko, że patronami medialnymi są Focus on Business, podcastuje.pl i MT Business, które między innymi dostarczy dla nas, czy też dla osób, które będą miały szczęście tego dnia wygrać książki. I bardzo ważna rzecz, kolejny raz w tym roku firma Transgrumme Polska, spółka z o.o., właściciel takich marek jak Selgros czy Selgros24.pl, jest sponsorem, czyli wspiera organizację naszej konferencji. Dzięki temu tak naprawdę możemy sobie pozwolić właśnie na te kawy, o której wspominałem. Będzie też pyszny lunch i będą jakieś do kawy przekąski. Więc dziękujemy sponsorom, dziękujemy patronom medialnym i dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, którzy w jakiś sposób wspomnieli o wydarzeniu Pyrcaster 2023, o naszej konferencji. Na stronie pyrcaster.pl w sekcji Lubisz nas, pokaż to, można zobaczyć okładki podcastów, których gospodarze, prowadzący wspomnieli o nas, albo logotypy ich firm, jeśli takowe tam będą. Więc miło mi, że kolejny raz jestem razem z Krzysztofem, Jędrzejem i Wiktorem współorganizatorem tej konferencji i to był punkt drugi, dlatego nie przedłużając pójdę teraz do punktu trzeciego. Trzecim punktem, jak po tytule możesz się domyśleć, są książki. Książki, które nieodłącznie kojarzą mi się z podcastami, nieodłącznie dlatego z podcastami, a konkretnie z moim podcastem, czy z podcastami o rozwoju osobistym, chociaż zanim zacząłem nagrywać swój, to słuchałem na przykład Dominika Juszczyka, który też często do książek się odnosił, albo przynajmniej w jego mediach społecznościowych często można było zobaczyć książki, które polecał, a ponieważ przez jakiś czas byłem również jego patronem, to również jako patron miałem okazję od Dominika książkę w prezencie otrzymać, więc książki z podcastami kojarzą mi się bardzo, szczególnie, że czytam dużo książek właśnie w kontekście rozwoju samodyscypliny, well-beingu, czyli takiego zdrowia psychicznego i fizycznego, ale w
Tym razem nie chcę mówić o szeroko o książkach, tylko chcę powiedzieć trochę o książce swojej, czyli książce, którą miałem okazję napisać, bo na ostatnim wydarzeniu Percaster, czyli w 2022 roku we wrześniu, a tak naprawdę 1 października, jak się nie mylę, pojawił się pomysł napisania książki o podcastach dla wydawnictwa MT Biznes. No i od 15 września tego roku można taką książkę nabyć. Książka ma tytuł Podcast od podstaw. I właśnie. I to było ciekawe doświadczenie. Po pierwsze, nie podejrzewałbym siebie o to, że niecałe 5 lat od wystartowania z podcastem będę miał okazję, przyjemność i ciekawe doświadczenie napisania książki, podzielenia się własnymi doświadczeniami. Oczywiście książka, jak to już słyszałem od osób, które opiniowały ją, udzielały jakichś rekomendacji, wskazówek, opinii, jest książką kompletną, która przeprowadza przez cały proces, a ja tylko, żeby wesprzeć to, co mówię teraz, to powiem ci, jakie mniej więcej są rozdziały w tej książce. Książka zaczyna się od części pierwszej, czyli od czego zacząć podcast. Właśnie ją trzymam w rękach, więc możesz słyszeć takie szeleszczenie książki. I mamy przygotowanie, mamy od czego zacząć i tu jest 7 kroków. Nie będę dokładnie cytował, jakie to są kroki. Myślę, że książka jest już, wiem, widziałem, dostępna w Empikach na przykład, więc można sobie ją tam obejrzeć, przewertować. Szukaj ładnej zieleni, książki w ładnej zieleni. Kolejny rozdział, jak utrzymać zapał do tworzenia, opór przed i w trakcie, kiedy brakuje pomysłów, podcast to nie sprint, twoja prawda będzie słuchana, nie stój w miejscu, co może dać ci podcast. I uwaga, ten rozdział nie jest o pieniądzach. Później jest część druga i tu są już tematy techniczne, czyli twój głos twoją siłą, twój pierwszy mikrofon, optymalne rozwiązania techniczne, jaki format wybrać, co z tym montażem, gdzie publikować podcasty, jak być na bieżąco, optymalizacja i automatyzacja. I część trzecia, promocja, pieniądze i statystyki. Bez promocji nadal jesteś w szufladzie. Taki tytuł rozdziału: newsletter tubą twojego podcastu, jak zarabiać na podcastach, cyferki, które nie zawsze mają znaczenie, nie wszystko, nie wszędzie i nie z każdym. I oczywiście jest zakończenie. Książka to nie tylko teoria, książka to również zestawy ćwiczeń, ale też, co bardzo mnie ciekawi, bardzo mnie raduje, to liczne komentarze zaprzyjaźnionych twórców, którzy zgodzili się podzielić swoim doświadczeniem ze mną i te komentarze są w książce wydrukowane, ładnie zaznaczone, więc tutaj naprawdę chylę czoło dla wydawnictwa MT Biznes i całej redakcji tej książki. Pani Ulu, dziękuję za pilnowanie mnie, żebym dotrzymał terminów. Więc polecam. Książka dostępna nie tylko na stronie MT Biznes, nie tylko na stronie Empik, ale w wielu różnych księgarniach internetowych. Już ją tam widziałem. Widziałem ją również w Empikach. Nie posiadałem się ze szczęścia, więc zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem do mediów społecznościowych, pomimo że bardzo ograniczyłem swoją aktywność tam i ona jest widoczna tylko z racji na książkę aktualnie i konferencję, o której już mówiłem. Ale co jeszcze istotne, to książka jest nie tylko pięknie wydana i bardzo podoba mi się ten zielony kolor, ale książka jest również dostępna w formatach takich, dla których otrzymanie książki w wersji drukowanej na przykład nie jest możliwe, bo mieszkają daleko poza Polską, albo tak przywykli już do czytania w wersji elektronicznej, że po prostu taką wolą, bo mają swoje czytniki i tam mieszczą wiele książek i mogą do nich często wracać, nie nosząc ich ze sobą, więc oczywiście książka jest dostępna również w formatach elektronicznych EPUB i MOBI. I uwaga! Miałem przyjemność i znowu kolejne bogate, ciekawe doświadczenie. Miałem okazję nagrać, czyli przeczytałem tę książkę dla ciebie i jest ona dostępna również w formacie audiobookowym. Gorąco namawiam. Ja sam osobiście bardzo lubię słuchać audiobooków, dużo jeżdżę, więc jest to dla mnie wygodna forma przyswajania tej treści. Inaczej nie byłbym w stanie przeczytać, uwaga, przesłuchać tak wielu interesujących, ciekawych książek, albo porzucić słuchanie książek mniej interesujących, albo na przykład słabo czytanych. Więc tu jestem ciekaw twojego odbioru tej książki. Mam nadzieję, że będzie ci się jej słuchało dobrze, jeśli tę wersję dla siebie wybierzesz. I to chyba powoli tyle. Przeczytałem
książkę dla ciebie, napisałem książkę dla ciebie, oczywiście pod warunkiem, że interesujesz się podcastami albo pomysł podcastu chodzi ci po głowie, albo na przykład chodzi ci po głowie, ale ceny kursów albo wsparcia, albo konsultacji są zbyt duże. Książka kosztuje według ceny sugerowanej na okładce 54,90, ale w sklepach i w księgarniach internetowych chyba można dostać ją poniżej 50 zł. Uwaga, książka, jak powiedziałem, będzie również do wygrania na konferencji Pyrcaster, ale będzie również możliwość jej tam zakupienia, jeśli ktoś takiego szczęścia mieć nie będzie. Dziękuję. Tak, to tyle chciałem powiedzieć. Chciałem zaprosić na konferencję, chciałem powiedzieć o książce i chciałem namówić cię przy okazji tych wszystkich rzeczy, które mnie tak ciekawie doświadczyły, namówić ciebie do tego, abyś również zaczęła nagrywać podcast, jeśli kiedykolwiek taki pomysł przeszedł ci przez głowę. Myślę, że masz tam całkiem sporo w swoim plecaku doświadczeń, o których możesz poopowiadać, a ja na przykład i myślę, że wielu innych chętnie tego posłuchamy. Raz jeszcze pięknie dziękuję za słuchanie tego podcastu, za wysłuchanie tego odcinka do końca i słyszymy się za tydzień z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, a mam nadzieję z niektórymi z Was zobaczyć się już jutro na konferencji Pyrcaster w Poznaniu. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego.